Szpilki na Litwince. Lato 1970 roku. Piotra i Pawła. Dzień świąteczny. Dzień roboczy. Od rana ciepło i parno. Świat robi się bujny i błogi. Docent Kępiński przyjmuje pacjentów w swoim domowym gabinecie. Coraz trudniej mu się skupić na gestach i słowach, na historii choroby, na obrazie klinicznym. Cały zapada się w sobie. Bodźce z wnętrza organizmu przesłaniają rzeczywistość zewnętrzną. Pot zrasza mu czoło, ociera je chusteczką z wyszytymi inicjałami. Ostatni pacjent, Jakub. Jeszcze młody, ale już zniechęcony, wypalony. Przybity do krzyża swojej szarej egzystencji. Najbardziej doskwiera mu to, że jest, jak twierdzi, nienormalny. Prawie nic nie mówi. Chyba ciężko mu się otworzyć przed kimś obcym. Siedzi wpatrzony w ścianę. Docent przecina wstęgę milczenia. Chce go szybko podnieść na duchu. Słabym, bezbarwnym głosem opowiada, że coraz bardziej interesuje go Erich Fromm i jego koncepcja patologii normalności. Zdrowiem psychicznym określane bywa dostosowanie się do społeczeństwa i gdy ktoś jest inny i jakoś nie potrafi się dopasować do wymogów społeczności, w której żyje, poddaje się go psychoterapii, czyli stara się go wyrównać, doprowadzić do przeciętności, do średniej statystycznej. Konformizm jest potężną siłą zabijającą kreatywność. To przecież takie równanie w dół. Chodzi o to, by człowiek był bierny, mierny, ale wierny. Znana reguła BMW. A jednak za przełomowymi odkryciami, wynalazkami czy genialnymi dziełami sztuki stoją osobowości nieprzeciętne, niepokorne. Takie jak pan. Niech się pan nie boi, nie wstydzi swojej odmienności. Niech pan nie ucieka od smutku i cierpienia. Bez tego nie ma szczęścia. To właśnie depresja jest niezdolnością odczuwania intensywności życia. Jest martwotą, niebytem, brakiem nadziei. Niech pan postawi na ryzyko. Szukanie wyłącznie bezpieczeństwa jest sprzeczne z podążaniem w stronę radości. Proszę wykrzesać w swojej duszy zainteresowanie konkretami, drobiazgami. Proszę szukać pasji, bowiem nuda jest stanem zapalnym psychiki. Gdy nie interesujemy się życiem, rozum umiera i zostaje nam tylko pusta inteligencja, której jedynym działaniem jest bezpłodne manipulowanie słowami i pojęciami. I niech się pan nie obawia bycia kimś obcym. Niech się pan podda swoim zwariowanym pomysłom. Lessing powiedział, napisał. Ten, kogo nic nie doprowadza do obłędu, jest pozbawiony zdrowych zmysłów. Niech pan sobie stale analizuje ten koan. Zawsze wsłuchiwał się uważnie w skargi i dylematy chorych. Wnikliwie analizował ruchy ich ciała, oczu, bacznie rejestrował intonację ich głosu, badawczo analizował sposób mówienia. Teraz, niech Bóg mu wybaczy, musi potraktować ich pobieżnie, powierzchownie. Zmęczenie odbiera mu jasność myślenia. No, koniec na dziś? Nie, niestety nie. Ktoś puka. Jeszcze jedna pacjentka. Teresa Gądek. 40-letnia blond piękność z nerwicą lękową. Co robić? Jak pomóc? Na to przyjdzie czas. Teraz wystarczy wsparcie duchowe. Gruntowna psychoterapia nie wchodzi w grę. Nie ten czas, nie te okoliczności. Psychoterapia wyczerpuje, wymaga maksymalnej koncentracji psychicznej, męczącej empatii, niemal zlania się z obolałą duszą. Ale ta dusza przylepiła się do jego duszy. Nie chce innego terapeuty, a ten jest na skraju wydolności fizycznej i psychicznej. Kąpiński siedzi na fotelu, łokcie oparte na blacie biurka, dłonie szczelnie zakrywają twarz. Pacjentka mówi. Jej urwane zdania spadają na docenta niczym słoma wyrzucana ze strychu szopy. Niby są, ale jakieś lekkie, kujące, ledwo go dosięgające.
Antoni mruczy, rozumiem, tak. W końcu kobieta prosi o receptę. Lekarz odsłania twarz i przypatruje się pacjentce z mieszanymi uczuciami. Język ciąży, szczęka drętwieje, jakby była znieczulona lidokainą. Po dłuższej chwili słowa z trudem opuszczają bramę ust. Przykro mi, nie wypisze pani żadnego leku. Farmakologia to rzecz piękna i pożyteczna, ale również niebezpieczna. Jest jak magia. Tylko w ekstremalnych sytuacjach konieczne są radykalne remedia. Na razie spróbujemy czegoś prostszego. A może woda święcona mi pomoże? Blondynka składa swoje dłonie ze szpiczastymi palcami jak do modlitwy i mocno je zaciska. No, nie zaszkodzi, ale Bogu oddajmy co boskie, a lekarzowi co lekarskie. Czyli? Czujne, zalęknione spojrzenie zaczepiło o kant biurka. Zaordynował naturę i pracę. Wyjaśnił, że przyroda i wysiłek to najlepsze lekarstwa na smutki, rozpacz i dzikie wędrówki umysłu. Wypytał, czy lubi czytać. Lubi. Więc polecił dodatkowo przeczytanie jakiejś książki Juliana Aleksandrowicza. Wreszcie można odsapnąć. Kępiński wstaje, rozprostowuje kości i rusza do drzwi. Kochanie, jaki tu zaduch! Irytuje się Jadwiga, która właśnie staje w drzwiach. Dlaczego nie otworzyłeś okna? Przecież pogoda jest taka piękna, taka zdrowa. Może wybierzemy się na jakąś przechadzkę albo przejażdżkę? Nie, raczej nie. Nawet do kościoła nie chce mi się dziś iść. A przecież to święto. O, bardzo dobrze. Pojedziemy na Salwator, zamówię taksówkę. Pójdziemy do kościoła sióstr na Robertanek. Posiedzimy nad Wisłą. Wezmę kocyk, termos z zimnym kompotem rabarbarowym. Zrobię kanapki z serkiem topionym i marynowaną papryką. Naprawdę aż żal siedzieć w domu w taki dzień. Pojadą. Nie będzie tak źle. Wiatr od rzeki przewieje złe przeczucia. Było pięknie, spokojnie, ale niepokój gnieździł się i wysiadywał jaja smutku, melancholii. To dobrze. Afirmacja to podstawa głębokich przeżyć duchowych. Jak pisać o lęku czy depresji, jeśli się nie doświadczyło tego na własnej skórze, jeśli mięśnie nie sztywniały i nie drżały, jeśli między mostkiem a pępkiem nie rosła ołowiana kula trudu istnienia. Kazek Dąbrowski ma słuszność. Kto nigdy nie zaznał bólu duszy i nie umierał ze strachu, ten nigdy nie zrozumie szarej i czarnej sfery egzystencji. Trzeba tylko wierzyć w siłę ducha. Ale to i tak nic nie da. Nie da się oszukać samego siebie, swojego ciała. Ono domaga się dłuższego odpoczynku. Jedno rozkoszne popołudnie nie zregeneruje ciała i nie zrekompensuje strat duchowych. Muszą wyruszyć w góry choć na parę dni. Wkrótce przyjęli wciąż ponawiane przez byłego pacjenta zaproszenie na letnisko w Drogini i zaczęli się szykować na wyprawę PKS-em. Nie mieli własnego samochodu, choć trzeba rzec, że w ogóle nie przyczynił się do tego Gomułka, niedawno pokonany w grze o tron, mówiący, iż każdemu Polakowi powinien wystarczyć tylko rower. Kępiński zawsze wolał swoje poczciwe, konserwatywne nogi. Z dwiema małymi walizkami pakują się do autobusu jadącego na południe, do Myślenic, a stamtąd do kolejnego, w stronę Wiśniowej. Są na miejscu. Rozgrzani, zmęczeni, ale też jakoś cudownie odnowieni. Gotowi na odkrywanie uroków wsi. Spokojny rytm spacerów, niespokojne myśli. Ciepło, ale nie gorąco. Wszędzie wokół pieklą się kury, krowy zawodzą, a psy domagają się Bóg wie czego. Odurza zapach gnoju i siana. Łany zbóż, połacie traw, płaszczyzny porozumienia. Jedna wielka przestrzeń prostoty, zwyczajności, błogości. Wieś spokojna, wieś wesoła.
Planują zobaczyć następnego dnia kurhanę na trupielcu. Zbierają się na wycieczkę już o świcie. Przechodzą mosteczek nad potokiem Zasanka, mijając po lewej kamieniołom piaskowców mazurowe skały. Kilka minut szukają oznaczenia niebieskiego szlaku, po czym ruszają w górę. Po drodze Antoni zajada się jagodami i malinami, a Jadwiga wypatruje grzybów. Trupielec, nazywany przez miejscowych trupiarką, to, jak sama nazwa wskazuje, miejsce, gdzie przyszła śmierć. Mogiły pochodzą z wczesnego średniowiecza. W sumie jest ich około 40, ale trudno je znaleźć. Niektóre kopce mają nie więcej niż metr wysokości. Jeden kurhan, ciało palny, znajduje się u podnóża góry, drugi 100 metrów od szczytu, a trzeci na szczycie. Reszta głęboko w lesie. Tu śmierć zabrała ze sobą ludzi również w innych epokach. Tutaj dotarł też potop. Na zboczach Trupielca Polacy walczyli ze Szwedami w XVII wieku, a na początku I wojny światowej wojska austro-węgierskie z rosyjskimi. Zanim ktoś zdążył pochować zabitych, zwierzęta rozwlekły ludzkie szczątki po całym lesie. Mieszkańcy Doliny Trzemieśnianki mówią, że do dziś można się tam natknąć na ludzkie kości. Góra nasączona krwią, jak zresztą wiele innych, choćby też taka rotunda w Beskidzie Niskim. Ktoś mi o niej opowiadał. Tam też walczyli. Rosja versus wielonarodowe Austro-Węgry. W lutym i marcu 1915 roku. Jest tam cmentarz wojskowy, 5 wysokich drewnianych wież z łemkowskimi krzyżami. Leżą tam i Polacy, i Czesi, i Rosjanie, i Austriacy. Ci, którzy wiedząc, a może nie wiedząc, zabijali też swoich, rodaków. No ale Polski nie było wtedy na mapie. Polskę rozebrali do rosołu. Leżą tak z dala od ludzi, wysoko, pod bezmiarem nieba i milczą, choć mówić o bezsensie wojen wciąż trzeba. Na trupiarce żadnych widoków. Świat zasłaniają drzewa. Ach, kochane Tatry, żeby tak choć z daleka przyjrzeć się tatrzańskim turniom i piargom, graniom i halom. Właściwie czemu nie? Udało się. Wczesnym rankiem nieoczekiwanie pod dom gospodarzy podjeżdża syrenka znajomego z krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które akurat z żoną spędza wakacje u rodziny w Kornatce. Zapraszają Antoniego i Jadwigę na wycieczkę. Najpierw spacerują po Białce Tatrzańskiej, potem jadą do Czarnej Góry na Czarną Górę. Jej północno-zachodnie zbocze miejscowi od dawna nazywają Litwinową Grapą, a szczyt Litwinką. Idą od południowej strony. Kiedyś rosły tu gęste świerkowe lasy, szaro gęsiły się owczarnie i szałasy. Niewiele z nich zostało. Wspinają się krok po kroku, powoli, uparcie, krętą, futrową drogą. Wdrapali się na 902 metry ponad poziom morza, gdzie rozciąga się niewiarygodnie olśniewająca panorama gór. To już dla Antoniego wyczyn nie lada. Ból w krzyżach co jakiś czas odbiera mu całą radość wędrówki. Góra przyjmuje ich wietrznie, ale pogodnie. To, co widzi Kępiński, mimo wbijających się do jego kręgosłupa szpilek, zapiera mu dech w piersiach. Tatry, od Bielskich po zachodnie, Kawrań, lodowy szczyt, Gerlach, Rysy, Granaty, Zawrat, Kościelec, Kasprowy, Giewont. Antoni spogląda w lewo. Pieniny, potem Gorce, dalej Beskidy. Widać nawet Babią Górę.
Pod nimi wstęga białki wije się i błyszczy jak wypolerowany wąż ze srebra. Antoni deklamuje fragment z Księgi Ubogich Jana Kasprowicza. Witajcie, kochane góry. O, witaj, droga Marzeko. I oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. Dzielili mnie od was ludzie, wrzaskliwy rozgwar miasta i owa śmieszna cierpliwość, co z wyrzeczenia wyrasta. Czwórka wędrowców uśmiecha się promiennie, ale wkrótce pada z wrażenia i wysiłku na trawę. Psychiatra kontempluje kłębiaste obłoki, przymyka powieki. Przez chwilę słyszy tylko wiatr i czuje zapachy podhala. Skoszona trawa, dym z ogniska i coś. Otwiera oczy. Syci się widokami. Nie można logicznie udowodnić, że coś jest piękne. Trzeba to po prostu odczuć. Wchłania w siebie wszystkimi porami skóry naturę wyświetloną na widnokręgu. Jej bezkresną potęgę, niebotyczną siłę. Doskonałość nad doskonałościami. Majestat gór uderza w jego pierś, niczym strzała Amora. Tylu ludzi przeszło i przejdzie, bądź nie, do historii, a one wciąż będą. Będą trwać na posterunku, niczego i nikogo się nie bojąc. Czy rzeczywiście są takie wiecznotrwałe? Antoni pyta sam siebie. Tkwi w nich jakaś dychotomia? Są przyziemne i nieziemskie. Cyklopowe, a zarazem takie małe w porównaniu choćby z Alpami, nie wspominając nawet o Karakorum i Himalajach. Realne i eteryczne. Strażniczki czasu i marzeń. Dumne, wyrośnięte, ale i nie zawsze grzeczne, bo czasem nieobliczalne, dziewczynki Pana Boga. Na podziwianiu, jedzeniu i piciu mija im godzina. Trzeba wracać. Kości i stawy dokuczają, ale najbardziej we znaki daje się kręgosłup. Niepotrzebnie zbierał wcześniej te borówki, nie mógł się powstrzymać. Napięte mięśnie grzbietu, niepewny chód, ból przy każdym kroku. Schodzą dłużej niż wchodzili. Tam na górze myśli szusowały po zboczach gór niczym wprawni narciarze. Wyły jak stado wilków z radości, a tu na dole wydają się odarte z wszelkich emocji. Zdarte niczym znoszone buty. Tutaj, w tej właśnie chwili, wyło tylko ciało Antoniego. Zaparkowana na poboczu syrenka nawołuje go nie rykiem silnika, lecz tajemniczym śpiewem. Jak mityczna, złowroga syrena, nimfa niezapomnianego zapomnienia. Docent powoli otwiera drzwi. Schyla się, żeby wsiąść. Plecy palą jak wściekłe słońce. Nogi drżą, ręce niepewne, powolne, słabe. Siada. Poprawia się, relaksuje. Wzdycha z ulgą. Na chwilę zamyka oczy, próbując się głębiej odprężyć. Oddycha równomiernie, niezbyt głęboko. Serce uspokaja rytm. Dochodzi do siebie. Teraz trzeba tylko dojechać do drobini. Samochód rusza. Krajobrazy zmieniają się, góry maleją. Jeszcze tylko Mszana Dolna, Kasina Wielka, Wierzbanowa, Wiśniowa, Lipnik i Trzemeśnia. Przed Droginią typowe polskie drogi, pełne dziur i wybojów. Samochodzik trzęsie się jak czołg po bezdrożach, wprawiając pasażerów w męczące drżenie. Od kręgosłupa odchodzą promienie bólu. Coraz gorzej. Drzewa i łąki tańczą jak oszalałe. Ostatni podjazd. Docent jest wycieńczony. Stop. Zdrętwiałe ciało. Nie ruszy się. No nie może. Nogi nie chcą wyjść na zewnątrz. Tułów zdaje się przyspawany do oparcia. Każdy ruch powoduje niesamowity ból. Tego nie da się zbagatelizować. On o tym wie, jest przecież lekarzem. Jeszcze do niedawna był wprawnym piechurem, wytrzymałym turystą.
a samochodem przebywał tysiące kilometrów. Teraz musi zdecydować. Albo spróbuje przejść samodzielnie kilkadziesiąt metrów, albo ktoś będzie musiał go przenieść. Lepiej chyba nie ryzykować. Niech żona się tym zajmie. Jadwiga szybko organizuje wiejską pomoc drogową. Już przy samochodzie stoi trzech rosłych i silnych chłopaków. Anosza? Skąd? Przylatuje gaździna, taka, co to wszystko widziała i wszystko wie. Pamięta, jak to jej ojciec i jego brat podczas wojny przenieśli na drzwiach rannego partyzanta. Tak, to dobry pomysł, przytakuje docent. Przecież sam na to nie wpadł. Zdjęte z futryny deski doskonale spisują się w swojej nowej roli. Drzwi, sień, izba, łóżko. Długie godziny leżenia plackiem. Splątane myśli. Myślenie uporczywe, choć mało twórcze, ale Kępiński nie zamierza się poddawać. Nigdy. Ani kilkanaście lat temu, ani kilkanaście dni wcześniej, ani teraz. Gdy ciało odpoczywa, umysł może intensywnie pracować. Ale jak tu czytać? Tu musi zajrzeć, tam musi zerknąć, sięgnąć po lekturę, notatnik czy kartki ze wstępem do książki. Jak myśleć, kiedy myśli potrzebują wyjrzeć przez okno, pospacerować wokół stołu, wstać, siąść? W takich momentach bezwładności przydaje się dobra pamięć. Żywa, intensywna, bogata. Przychodzą starzy znajomi, żyjący i nieżywi. Wyobraźnia ożywia tych drugich. Ich słowa przywracają stare, dobre czasy. Na takich wirtualnych spotkaniach można spędzić całe miesiące. Ale po co? Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowo. Prosi żonę, by posiedziała przy nim i poczytała mu książkę, a właściwie księgę, Romana Ingardena, Struktura i sposób istnienia dzieła literackiego. Jadwiga siada na fotelu i czyta o czytaniu opowiadań i powieści. O tym, że jednymi się wzruszamy, zachwycamy, inne nie przypadają nam do gustu. Dyskutujemy, piszemy rozprawy o poszczególnych dziełach, zajmujemy się ich dziejami. I wydaje się nam, że wiemy, z czym mamy do czynienia, a jednak nie potrafimy odpowiedzieć na najprostsze pytanie, co to jest właściwie dzieło literackie. Nasza wiedza nagle okazuje się niepewna i mglista. Pod zamkniętymi powiekami rodzą się niestworzone rzeczy. Docent zasypia. Kępińska przestaje czytać. Cisza budzi chorego. Drzemka przeradza się w niejasne pragnienie słuchania głosu żony. Spokojnego, rytmicznego. Prosi ją, żeby kontynuowała. Usypiające abstrakcje. Padają nazwiska. Homer, Dante, Szekspir, Goethe, Ibsen, Mann, Żeromski. Pojawiają się mądre pojęcia. Wartość literacka. Bezpośrednie obcowanie z dziełem. Przedmiotem myśli, wyobrażeń. Składowe życia psychicznego. Mnogość przeżyć doznawanych przez człowieka, odczucia bardzo różniące się od siebie, odmienne u różnych czytelników, w zależności od ich poziomu kulturalnego, od temperamentu i charakteru odbiorcy oraz ogólnej atmosfery epoki. Każde nowe odczytanie tworzy całkiem nowe dzieło. A co ze scaleniem w jedność i zrozumieniem fragmentów i całości obszernego arcydzieła, jakim jest na przykład Czarodziejska Góra? Kochanie, wystarczy? Brak odpowiedzi. Żona ponownie pyta. Antoś, chcesz teraz spać? Już ma się podnieść z fotela, gdy pada odpowiedź. Nie. Chce ci się pić, jeść? Próbuje być przydatna w inny sposób. Nie. Zasłonić okna? Stara się uprzedzić przyziemne życzenia. Nie. To czego ty właściwie... W głosie Kępińskiej czuć troskę pomieszaną z irytacją. Poczytaj mi jeszcze. Antoni ma błagalny wyraz twarzy.
Dobrze, już czytam, czytam. Wiesz, za słaby jestem duchowo na te mądrości Ingardena. Poczytaj mi raczej Tomasza Manna. Leży na dnie walizki. Przecież o tym czarodziejskim Davos już sam czytałeś. Żona marszczy brwi. Przez pewne doświadczenia trzeba najpierw przejść samemu, by to wszystko zrozumieć. A mnie się ta powieść wydawała trochę nudna i straszna, smutna. Myśli Jadwigi wyrywają się w nieujarzmioną, zdroworodną naturę, w Alpy. Wyobraża sobie Manna w dniu, gdy przyjechał do Davos w odwiedziny do chorej żony. Zauroczył go ten krajobraz. Ci ludzie, miejsce przyciągnęło całą swoją abstrakcyjną i realną mocą. A jego żona opisywała wszystko, co widziała i wszystkich, których poznała. Gadała ponoć, gadała i gadała. Może nie mogła przestać, bo chciała zamówić, zagłuszyć, zagadać lęk duszy i strach ciała. I z tego też powodu mąż pisarz został tam aż 4 tygodnie. Potem wyjechał i napisał książkę. Antoni coś mówi. Treść nie dociera jednak do Kępińskiej. Prosi o powtórzenie. Mówiłam, że właśnie to jest w niej piękne. A konkretnie? Smutek. Cała ta metafizyka melancholii. Tajemnica przemiany wewnętrznej. Misterium duchowego dojrzewania. To nie są przyjemne tematy, ale sprawy fundamentalne. No i tak dalej, kochanie. A tak po ludzku? Właśnie to. Hans Castorp, młody, a więc niedoświadczony człowiek, wykształcony, ale głupi mimo swej inteligencji, jedzie w odwiedziny do kuzyna. Planowany 3-tygodniowy wyjazd za sprawą gruźlicy zmienia się w 7-letni pobyt w luksusowym szwajcarskim sanatorium Berghof. To pobyt realny i symboliczny, okazja do metamorfozy zmysłowej i moralnej. Bohater przeżywa różne fazy wtajemniczenia. Poznaje odrażające rejony rozkładu biologicznego i psychicznego. Kępiński lekko krzywi twarz. Jadwiga zastanawia się, czy to od wspomnienia lekkiego wstrętu, jaki odczuwał, gdy czytał budzące od razu opisy, choćby dosadne fragmenty o rozkładającym się ludzkim ciele, o wnętrznościach wylewających się z pękniętego brzucha, czy od bólu, który właśnie czuje. Stawia na to drugie. Czyta, ciągnie Antoni, rozmawia, zakochuje się, cierpi. O jego duszę toczą symboliczną walkę dwaj intelektualiści. Rozgrywa się wojna między pierwiastkami rozumu i elementami irracjonalnymi, między nauką a wiarą. Ale to nie wszystko. Najwyższy rodzaj wtajemniczenia osiąga Castorp podczas samotnej, morderczej wyprawy w góry. Burza śnieżna odsłania mu prawdę o nim samym. Dzięki tym doświadczeniom granicznym dociera do niego myśl: człowiek w imię dobroci i miłości nie powinien dać śmierci panować nad swymi myślami. Sama nie wiem dlaczego, ale nie polubiłam Hansa Castorpa. A ja go lubię. Albo inaczej, potrafię się z nim utożsamić. Trzeba myśleć o Castorpie jako alter ego Manna. Kępiński zamyka oczy. Cała rodzina Tomasza Manna była niezwykła. Losy wielu z nich były tragiczne. Dwie jego siostry i najstarszy syn popełnili samobójstwo. Ojciec zmarł na stole operacyjnym. Niektórzy bliscy jeszcze żyją. Kto wie, może któryś z nich też targnie się w przyszłości na swoje życie. Wiesz, zawsze mnie pociągały badania nad psychiką ludzi, którzy chcą popełnić samobójstwo. Cały ten zespół presuicydalny, ale i prewencja. Chętnie bym o tym podyskutował z Durkheimem. No, ale on od dawna nie żyje. Albo z Erwinem Ringlem. No cóż, życia nie starcza na plany, marzenia i zamierzenia. A wracając do książki, kto wie, może te literackie opisy chorych na suchoty przydałyby się studentom w fizjatrii.
I nie tylko one, nawet rozmowy leczących i leczonych, które Mann tak umiejętnie opisał. Moim zdaniem to świetne lekcje dialogu w relacjach lekarz-pacjent. Jadwiga wstaje i wyciąga spod łóżka walizkę męża. Czarodziejską górę okrywają dwa szare swetry, błękitna koszula i sterta zagranicznych czasopism medycznych.